Tetrakarn? Nie. Pierdol się. No kurde, wystarczy już! Swele głupie! Ja pierdolę! Widzicie. Nie zgadnę, wszystkie magiczne ataki odbijacie, czyż nie? To było trochę głupie. Dobra, w takim razie. Dawaj. Wszystkie oczywiście czary! Odpierdziela nam. No chyba jaja se robisz! Spierdalam. Wystarczy już, kurwo! Escape. Oczywiście, że nie działa! Trzeba ich rozpierdolić w takim razie. Junpei i ja. Jeszcze raz spróbuję. Kiedy kurde tura Junpeia nadejdzie? Chyba kiedy uciekam, to automatycznie tura jest moja, nie? Pierdolone kurwy! Mam ten. Jak to się nazywa? O, już SP nie ma. O! Nie, taka zniewaga krwi kurwa wymaga. Dostaniecie w pierdol. No oczywiście ty SP masz, nie? Fuck. Nienawidzę tych skurwysynów. Wiem. Głupie. Ale musimy ich zredukować ich liczbę, jeżeli chcemy wygrać. To kurwa dziwko jebana. Wypierdalaj. Tak, teraz mogę ich wszystkich już wskrzeszać. Mam kurde nadzieję. No. Okej. Trzeba im zdjąć teraz ten, reflekt. Pierdol się. Pierdol się, kurwa! Chwila. Wypierdalaj! Teraz mogę wszystkich wskrzesić. Dawaj. Mitsuru, nie śpi, bo cię okradną. Tym bardziej dlatego, że jesteś bogata. Tak. I? Ty kurwo, i co? Dobra. Wypierdalaj! Oczywiście! Ja pierdolę! Dobrze ci tak! O, tak, zasługuję na expa. Za to gówno.
946 może być. Ja pierdolę. Item. Ta, dawaj medicine i medical powder. Wykończmy to wszystko. I to przy samych schodach. Całe szczęście, że mam smoka powietrznego, bo bym na pewno wpierdziel teraz dostał. Wypierdalaj! Znowu wy! Nie na mojej warcie! Nie, kurde, Junpei, nie wtedy, kiedy ja... kiedy dwóch jeszcze stoi! No teraz to, kurde, się nie wetniesz, co? Kiedy trzeba. Paszą won! Sprecz mi z oczu! Sprecz mi z oczu, pieprzone klepsydry! Wasz czas nadszedł! Czas na umieranie! To było kiepskie, co powiedziałem przed chwilą, ale nieważne. Kurwa! Dziękuję. Obserwuj, nie spuszczaj kart z twoich oczu. Tak jest. Może być. Gin. Wypierdzielać. Dopiero co wstałem, nie jestem gotów na takie cholerstwa. Oczywiście. Oczywiście. Oczywiście! Kurwa! Moje homunkulusy! Miałem zrobić o nich filmik w internecie. Ale i teraz nie mogę. Dawaj expa. Powinienem raczej moich czarów używać i tyle. Pierdzielić to nie będę konserwował SP. O, Mitsuru Mind Charge dostanie, nieźle. Nie jestem gotów na taki mindfuck. Myślałem, że będzie fajnie. Meduza. Że będzie przyjemnie, ale nie. Kurde. Żaden tartarusowy let's play nie może się obyć bez mojego płakania i wrzeszczenia. Paszą won. Ta, dość tego. Będę korzystał z czarów i tyle. Wiem, że moje SP będzie na tym cierpieć, ale mnie to nie obchodzi. Najwyżej mogę spróbować znaleźć teleporter i tyle. Albo w sumie Mitsuru mogła ich załatwić też. Fuck. Nie pomyślałem. Ona ma też mabufule, czy to, czy coś tam. Fuck this! Złaź z drogi! O, kto by przypuszczał? Może? Może? O! 2020! Dziękuję. Czemu ty, kurde, złoty idioto, expa nam nie dajesz? To by nam odpłaciło trochę za to wszystko, co do tej pory przeżyłem. Wy chyba lodu nie lubicie, czyż nie? O, krytyków też. I koopów też. Ej, to chyba pierwszy koop z Kenem, mi się wydaje. Ale okej. Of course! Oczywiście, że to zrobimy. No, już nagle mi się humor poprawił! Mimo tego, że wciąż żałuję, że Persony 5 nie mam, ale dobra. Przestanę już, kurde, o tym mówić. Ale nie mogę, kurde. No nie, no, choć raz jakąś grę kupuję, potem od razu jak wychodzi, jej, kurde, nie ma. Znaczy, no, chciałbym kupić. I jej, kurde, nie ma. Macie, kurde, elektryczność. B
Bzyk, bzyk, motherfucker. O. No to masz. Jak ty wolisz lód, to proszę bardzo. W sumie teraz coraz to cieplej to się robi. W końcu wiadomo, kwiecień, wiosna. U mnie to kurde chujowa pogoda teraz jest. Wyglądam przez okno. Słońca nie ma. Nie mogę poczuć słonica niestety. Bo go kurde nie ma. Tails Doll nie byłby zadowolony. Powinienem się uzdrowić. Każdy kurde punkt HP teraz się liczy. Właśnie ile mam moich biedactw. 3 tylko kurde! Oho! Chyba mogę w sklepie z antykami wymieniać klejnoty na homunculusy. Wydaje mi się, że tak. Tak, mogę. Tylko problem w tym jest, że... mogę nie mieć tych klejnotów do nich, ale z drugiej strony też problemem może być fakt, że... no, nieważne czy je ten... czy je wymienię, czy nie, no nie, to znaczy, no jak je wymienię, to pewnie podczas tych randomowych walk i tak zostaną zużyte. Szkoda, że tu żadnego depo nie ma, czy coś, to ja bym moje homunculusy zostawił. O! 1306. I żadna z moich person nie dostała levela. Tak jak powiedziałem, te skill karty chyba dostanę... nie wiem, może za jakieś 40 części? I sense something. Tak. W sumie zobaczę. Nie, zaraz, persona to. W tym menu to się robi. Tak. Kurde, jeszcze długa droga przed nami. Jeszcze długa droga przed nami. O, Holender. Nieważne. Idę dalej. Na razie będę musiał korzystać z tego, co się ma. Chociaż mi się wydaje, że za niedługo i te bufule stracą swojego kopa. O nie. Kurde, gin! Ty i te twoje cholerne psiapsiuły. W sumie... ja pierdzielę! Pedofilka pierdolona. Ken teraz będzie miał koszmary. Nie dość, że... przez niego właściwie zginął Shinjiro. W cudzysłowie przez niego. Teraz cień jego dotknął w nieodpowiednim miejscu. Jak to kurde... ciężko być kurde... przy tym podstawówkowiczem w dzisiejszych czasach. Mam w sumie Snap Soul'e i tak dalej? Chyba mam. Więc nawet jeżeli mi SP się skończy, to mam przynajmniej jakieś zabezpieczenie. Tak, dawaj. O kurde! Za tą kartę to na pewno dostanę mnóstwo... mnóstwo doświadczenia. O! Okej, okay, jest okej. Okay. No dobra, no to w takim razie jak odzyskałem już mój humor, to o czym by tutaj pogadać? Tym jak skurczybyki dostaną w pierdziel? Nie, w sumie to... a nie, dobra jest. Ty dostaniesz w ten sposób. Okej. Okay. No, nareszcie! Tak więc no, o czym by tu pogadać? Ta, Life is Strange. W sumie ogólnie o let's playach pogadam trochę, moich i tak ogólnie innych. Life is Strange, no, jak na dzień dzisiejszy jestem już na początku 5. epizodu. Chciałem ukończyć tą grę przed tym, przed... no, przed... przed tym wolnym, co teraz mam, by skupić się tylko i wyłącznie na personie. I ten... no ale niestety mi się to nie udało. Ale nie jest tak źle, muszę przyznać. Tam jeszcze iść. A pójdę.
Nie jest tak źle, muszę przyznać. Jeżeli chodzi o elpy. O kurde. No nie, no trzeba tutaj posprzątać, nie? Kurde, komiczne duo. Szkoda, że Kendiego nie ma tutaj. Na pewno byśmy ich tak zażenowali naszymi kawałami, że pewnie by spierdzieliły. Te cienie. Uuu! Tak w sumie to... o ile będę pamiętał... chciałbym... Jak już będę naprawdę, na przykład przed samym ostatnim bossem... Tak dla jaj... Pójdę do pierwszego bloku Tartarusa... Będę rozpierdzielał tam przeciwników, tylko by zobaczyć, jak dużo obrażeń będę mógł im zadać. Wiatr. Nieważne, dostanę dodatkową turę. Again, again! Co ty kurde Teletubbies jesteś, Ken? No ja pierdzielę! Staniesz za to w pierdol. Zamknij ryj. Okej. Tetrakarn? A nie. Tak pewnie, zapierdalaj nas wszystkich. Gin. Oczywiście, że kurde expa, co ja jestem? Tutaj. No! Myślałem, że przez chwilę dostałem jakiegoś oczopląsu i zgubiłem tą kartę. Całe szczęście tak się nie stało. Ponieważ jestem bardzo, bardzo spostrzegawczy. Mam aż 10, nie jest źle. Czyli co, jak mi SP się skończy i teleportera nie będę mógł znaleźć, to ten się zużyje Snapsoula jednego. Ja pierdzielę, to piętro naprawdę jest duże i zawiłe. O kurde, czemu musicie zaraz po mnie atakować? Zostawiłbym tą robotę dla Mitsuru. Nie. Tak. Kurde, Ken to jest nowy Teletubbies. Confirmed. Trzeba mu tylko, kurde, jakąś antenkę znaleźć. Kurde, antenka. A ja wiem, jaką on może mieć antenkę. Może mieć nawet, kurde, dildosa na głowie. I proszę bardzo, mamy cosplay Teletubbiesa. Przynajmniej tego zielonego. Chociaż nie, one wszystkie mają jakieś takie dziwne dilda na głowie. Daj expa. W sumie jak byłem mały, to oglądałem Teletubbiesie. W sumie pewnie to miało wpływ na to, jakim teraz jestem dorosłym. Jestem teraz taki, jaki jestem, dzięki Teletubbiesom. To jest jednocześnie straszne i fascynujące. O! 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 Tak jest! Mitsuru wie, o co chodzi. Wiadomo, ona ma fajne włosy. Noś, 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 długie włosy, ach, noś. Zrób z nich sobie pelerynę, czy coś, jak tam było w tej piosence. Nie zaśpiewam jej, bo po pierwsze nie śpiewam, a po drugie nie kojarzę, jak tam szło. Niej to wszystko. 806. Mam też nadzieję, że podobało wam się intro z 70 odcinka. Bufudine. Kurde, ja chcę Bufudine. Te intro z Persony 3 Fez z 70 odcinka. Ze wszystkich czołówek w tej grze to jest właśnie mój ulubiony, że tak powiem. No i też przy okazji mogliście mniej więcej zobaczyć, jak ta gra na PS2 wygląda. Ten styl graficzny scenek. W ogóle... animacje i tak dalej. Naprawdę szkoduję, że w wersji na PSP nie ma tego. Nie możemy po prostu tak normalnie chodzić. No nie wszystko musi się odbywać tak jak się odbywa. No nie, że portrety tylko ze sobą gadają. Nie ma żadnych animacji. Ale z drugiej strony nie jest tak źle i tak. Z drugiej strony, jeżeli miałbym wybrać między Personami 3 na PS2, między tą, to bym wziął oczywiście tą.
ze względu na to, że mogę sterować naszymi kompanami, co zmniejsza ich debilność oczywiście. No i też fakt, że są te skill karty w tej grze, też bardzo jej pomaga. O! Wiatr? Czy oni są słabi przeciwko wiecznym atakom? Zdmuchnę i huchnę i smok powietrzny was rozwali. W sumie za niedługo to ze smoka powietrznego będzie smok lodowy. Bo będę musiał za niedługo ten wiatr wywalić. No niestety. Claymore. Jest takie anime Claymore. Jest całkiem fajne, przyznam. Dla mnie przynajmniej, bo ludzie mi mówią, że taki średnie jest. Ci nie znają! Chociaż może nie to, że się nie znają, po prostu mają inny gust i tyle. Kurde, dawno Claymora nie oglądałem. Ja pierdzielę, może z 7 lat temu? Ale przyznam, jest całkiem fajne. Mimo tego, że no akcji nie masz tak bardzo. Przegadane jest zbytnio anime, ale... Pewnie dlatego ludzie uważają, że jest trochę nudnawe. Ale w sumie nie wiem, dla mnie przegadane animce nigdy nie przeszkadzały, dopóki były interesujące. No i Claymore jest interesujący w sumie. Jakby co to... chodzi w tym anime o to, że są takie mega wojowniczki, które rozpierdzielają potwory. No. I już. I noszą wielkie, kurde, przerośnięte miecze. A la Buster Sword z Final Fantasy VII. Tylko, że moim zdaniem są nieco fajniejsze. Wiem, że ty jesteś słaby przeciwko wiecznym atakom, chyba. Tak jest. Pieprznij go. Tak jest! Teraz będę musiał teleportera szukać. Mam nadzieję, że znajdę jak najszybciej. Dawaj expo, oczywiście, to są nowi przeciwnicy przecież. Mam nadzieję, że dużo za nich dostaniemy. Może być. Lepsze 800 niż kurde 200 w tym wypadku. O! O nie. Dobra. Módlmy się o... o to, żeby dobrze nam poszło. Kurde, Akihiko! Czemu nie ma ciebie w naszej drużynie? Wiem, pewnie dlatego, że masz zbyt duży level i trzeba też innych trenować. Zaraz, jakich przeciwników muszę ubijać teraz? Moment. System. Goldringi. Wondrous Magi. Czwarty blok w Cia. I trzy muszę odzyskać. Megidolaon Gem. Uuu, nam się przyda na pewno. W sumie, kurde, biorę te questy, nawet nie patrzę na nagrody. Za nie. Ja to jestem, kurde, mądry. Dawaj. Kurde, chyba tu nie będzie teleportera. Chociaż kto wie? Ja nie wiem. Jeszcze całego piętra nie odkryłem. Już półtorej godziny w Tartarusie siedzimy. Myślałem, że to nam trochę szybciej zajmie, ale... Może być! Mogło być gorzej. Mogłem, kurde, dostać w pierdziel. Ja cię kręcę! Mój panie... Musi pan dostać... Ken, ty debilu! Okej. Trzeba zawołać Kena. Albo może i nie będziemy musieli. Dobra. Ach, kurde, sorry, muszę się podrapać. Okej. Przecież on biegł za nami! Dawaj, expa! Nie mogę się doczekać! Ile dostanę? Może być. Za jednego przeciwnika to dużo. Blade of Fury.
Gdzie ty kurde byłeś? No. Co to ja chciałem zrobić? Nieważne. Idziemy. Znowu? Znowu ten sam? A nie. Dobra. Ty proszę pani. Pani dostanie w pierdziel. No. Zarąbiście. Myślę, że już muszę mieć 99 malachitów do tej pory. Zobaczę. Ponieważ jestem ciekaw. A mam 99, kurde! Teraz będą, nie będą mi się zapisywać. Szkoda. Trochę denerwujące, ale... Ja pierdolę. Ta. Zobaczymy. Ja pierdolę. Nie no! Co wam? Aha. Czyli mogę ubić ich. Mam nadzieję. Nie, Ken może też. Dobra. Wy masz kary, wasze dni zostały policzone. Dobra. Tak więc no, o czym by tu jeszcze pogadać? W sumie no, jak wstałem, no nie, to oczywiście trochę sobie zjadłem i tak dalej, nie, bo trzeba mieć siły na let's play'a, bo to jest takie męczące zadanie. Nagrywać kurde let's play'e. Wezmę miecza. Tak, i też oglądałem trochę tych. W telewizji widziałem, patrzyłem tam, co tam się dzieje i co nie tylko i... w telewizji te programy to naprawdę czasami są debilne, szczerze powiem. Reklamy też, szczególnie reklamy. Ja wiem na przykład, czy może widzieliście taką reklamę Chipikao z Tazosami z epoki lodowcowej. Ja pierdzielę, ta reklama jest naprawdę... To jest coś naprawdę debilnego. Jeżeli jej nie widzieliście, to proszę bardzo, mogę wam mniej więcej powiedzieć, jak to wyglądało. Tak więc no... jest na początku. Hippikao, kurde, napisane i tam coś tam... Ktoś wyśpiewuje to. I tak. I potem... jest klif. Biegną na nim dzieciaki. I patrzą w górę. I jeden z nich mówi... O kurwa, patrz, Chipikao! Chipikao! Ten wielki meteoryt zaraz pierdolnie totalnie o ziemię. Nie, i tam oczywiście w niebo wszyscy patrzą, a tam ja pierdolę, meteoryt leci, no nie? To kurwa, już po nas. Ludzkość zostanie zgnieciona przez pierdzielony odłamek z kamień z tego, z kosmosu, no nie? I wszyscy się patrzą, oczywiście jako, że to były Tazosy z epoki lodowcowej, to wiecie, product placement. Musieli też wpierdzielić te... ja pierdzielę! Chcieli też dać postacie z epoki lodowcowej. W sumie to nie przeszkadza mi to specjalnie, no bo wiadomo, to, tak jak powiedziałem, w końcu to Tazosy z, tam były z tej serii, więc musieli coś zrobić. Ale hej. I tak. No kurwa! Rozpierdzielicie ich w końcu, czy nie? No! No dobra. Kryzys minął. Opowiadam dalej. I tak, i ten cały Chipikao przychodzi i mówi: a, nie martwcie się dzieciaki, w rogalikach Sripikao macie teraz Tazosy z bohaterami waszymi ulubionymi z epoki lodowcowej. Ta, mimo tego, że kurde pieprzony meteoryt zaraz rozpierdzieli całą ludzkość, to nie, my kurde bawmy się jak debile tymi Tazosami. A patrzcie, ja mam kurde tego Mańka, czy tam Sida, a ja mam tamtego. Chodźmy, pobawimy się kurde nimi, zróbmy wieżę z tych Tazosów i napierdzielajmy w nią tą wieżę tymi Tazosami. I hura, i pyszne herbatniki, i rogaliki, mniam, jakie pyszne. No nie? A na końcu... oni tymi Tazosami rzucają w meteoryt i go rozpierdalają na kawałki. Chuj z tym, że jego kawałki też mogą spaść nam na łeb i szkody też wywołać. Ale hej! Ważne, że już jest po wszystkim. Jedyne, czego potrzebowaliśmy, to cholerne Tazosy. Tak więc no, następnym razem jakiś będzie
kryzys wisiał w powietrzu, jakiś atak obcych, czy nie wiem, czy... nie wiem, bomba atomowa gdzieś wybuchnie, to po prostu użyjcie tazowców, by to wszystko zdezintegrować i będzie wszystko git. I przy okazji zjedzcie pyszne rogaliki Chipikao. Mam nadzieję, że dostanę za to trochę pieniędzy, za taką reklamę, no bo kurde, kto by teraz ich nie kupił w sklepie, skoro sam PG o tym powiedział, nie? Kurde. Denerwuje mnie to, że muszę te Snap Soul'e używać, ale cóż zrobić? Cóż zrobisz, kurde, jak SP masz tak mało? O cholera. No, i przy okazji jeszcze a propos tych głupstw w TV, to... O, dziękuję, Hen. Tak więc no... Są też głupie, takie naprawdę głupie programy w telewizji, że no po prostu aż oglądać się nie da. Nie wiem, czy może znacie Chłopaki do wzięcia. Ja pierdzielę. Ten program mnie rozpierdala naprawdę. I ten, no... będę brał miecza. O kurde. Ja rozumiem. Samiec, nie? I tak dalej. I kurde, szuka dziewczyny, ale kurde... No i to też z wioski, no nie ja tam z, co do ludzi, którzy mieszkają w wioskach, to nic nie mam oczywiście. Ale ja pierdzielę, ten program po prostu pokazuje takiego stereotypowego, że tak powiem bez urazy, wieśniaka, który jest debilem, który kurde ma krzywą mordę i zęby. I oni to kurde pokazują w telewizji, jaka to jest taka polska wieś, a polska wieś taka nie jest, dobrze wiem, bo ja sam na wsi się urodziłem i mam też krewnych na wsi. Ale kurde, ja pierdzielę, no. Najgorszy kurde, najgorszą stronę polskiej wsi tak pokazywać. A bez niej kurde nie byłoby ani jajek, ani kurde kurczaków, ani niczego. Wiatr, tak? Nie, prąd, dobra. Zajmę się tym, wy kurde sobie... Wy sobie kurde siedźcie na tych fotelach i... Normalnie to wygląda jak ten, jak ci ludzie na filmikach, którzy... Po strasznym labiryncie, jak się wywracają z fotelem na podłogę, to tak właśnie mi to przypomniało. Kurde nie! Dziękuję! Gra jest naprawdę szczodra dzisiaj. To pewnie znaczy, że znów coś pierdyknie. Tak, teraz kurde jak... po prostu jak... po nagraniu to od razu dzielę wszystko i przesyłam na YouTube'a. Przynajmniej staram się. Żeby nie było tak jak wcześniej z Super Mario Super Music Boxem, że... Ten odcinek od 4 do 6, te pierwotne, stały w pierdziel, że tak powiem. Nigdy nie zostały przesłane. Zajebiście, już nie mam SP znowu.